Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, miło mi Państwa powitać i zaprosić na Polski Punkt Widzenia. W naszym studiu dzisiejszego wieczoru gości Przemysław Wippler, prezes Fundacji Republikańskiej. Szczęść Boże. Panie prezesie, witam. Szczęść Boże wszystkim. No i stało się. Rosjanie uruchomili właściwie dzisiaj Nord Stream. Jest techniczny przesył gazu. Czy to oznacza, że Rosja, właściwie Gazprom, stał się monopolistą w dostawach gazu do Europy Zachodniej? Monopolistą nie jest. Większość państw Europy Zachodniej, w przeciwieństwie do Polski, jest zdywersyfikowana. Dla Niemców Nord Stream to jest dywersyfikacja. Coś, o czym mówi się, że w Polsce jest zbyt drogie, że nas na to nie stać, dla Niemców nie jest problemem pod względem finansowym i oni uznali, że będą mieli więcej gazu dla nich, więcej gazu z Rosji, to jest więcej gazu z innego kierunku niż ten, z którego biorą w chwili obecnej. Niemcy uznali i postanowili za to zapłacić, że potrzebują bezpieczeństwa energetycznego, że potrzebują dywersyfikacji i potrzebują też pominąć kłopotliwe mniej lub bardziej państwa tranzytowe, czyli Polskę, Ukrainę, i to, można powiedzieć, no niestety udało. Dzisiaj premier Władimir Putin powiedział, że Rosja odchodzi od dyktatu państw tranzytowych. No, czy rzeczywiście Polska i nawet Białoruś dyktowała warunki? To w ogóle, jak to ocenić tego typu wypowiedź? W przypadku Ukrainy było dotychczas bardzo poważne napięcie. Była taka sytuacja, złapał kozak Tatarzyna, Tatarzyn za łeb trzyma, ponieważ Rosjanie chcieli podnieść Ukraińcom ceny gazu ziemnego, to Ukraińcy podnosili im ceny tranzytu. A Federacja Rosyjska była do dnia dzisiejszego uzależniona w olbrzymiej mierze od tranzytu przez Ukrainę do Niemiec, do innych państw europejskich. Teraz, można powiedzieć, po części się to zmieniło, jednak nie do końca, ponieważ Europa Środkowa, Włochy to są państwa, które cały czas otrzymują gaz ziemny przez terytorium Ukrainy. I tu, można powiedzieć, nie wszystko się jeszcze wydarzyło, ale to już, można powiedzieć, jest tylko kwestia czasu, kiedy będzie można w pełni pominąć Ukrainę. Pana zdaniem, Polski nie trzeba mijać. Pana zdaniem, jaka będzie różnica między ceną gazu płynącego Jamałem, a ceną gazu płynącego Nord Streamem? Tutaj możemy zaobserwować, w zeszłym roku wydarzyła się już rzecz rewolucyjna i niezwykła, jakoś przeszła w Polsce bez echa, ponieważ po raz pierwszy średnia cena gazu na rynku niemieckim stała się niższa niż średnia cena gazu na rynku polskim. Pomimo tego, iż 1/3 gazu my wydobywamy ze źródeł krajowych, po kosztach wydobycia wrzucamy, można powiedzieć, w cenę dla odbiorców, żeby ukryć przed nimi, jak bardzo my przepłacamy za gaz rosyjski. Więc ta sytuacja, w której my płacimy więcej za gaz rosyjski niż Niemcy, już ma miejsce i od długiego czasu, a już dramatyczny wymiar przybrała właśnie w zeszłym roku. Po podpisaniu tej nowej umowy gazowej. To jest konsekwencja ewidentna podpisania przez Waldemara Pawlaka i obecny zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa nowej zaneksowanej umowy z Gazpromem, z Rosjanami. No ale Waldemar Pawlak mówi, że no nie było innego wyjścia, albo płacimy więcej, albo tego gazu nie będzie. To była i jest nieprawda, ale można powiedzieć, Waldemar Pawlak tak zagrał sprawami gazowymi, że my straciliśmy ostatnie argumenty negocjacyjne. Jeżeli my oddaliśmy, nie zapewniając sobie, jaką cenę będziemy mieli gazu po 2022 roku, oddaliśmy praktycznie za darmo tranzyt gazu przez terytorium Polski do 2045 roku, to straciliśmy ostatni argument, którym my mogliśmy negocjować z monopolistą. Zawsze mogliśmy powiedzieć tak jak Ukraińcy i tego się Rosja nie bali, ale myśmy w zeszłym roku oddali właśnie tranzyt gazu. Można powiedzieć, Polska stała się, mamy taki korytarz eksterytorialny, za który nie pobieramy opłat za transport gazu. A może być taka sytuacja w związku z tym, że jest to alternatywna nitka przesyłu, że w Jamale po prostu nie będzie tego gazu? Jest to bardzo mało prawdopodobne. Po pierwsze dlatego, że po bardzo dobrych cenach Rosjanie sprzedają Polakom gaz, więc w ich interesie jest, żeby ten biznes trwał i miał się w najlepsze. Po drugie, jest prawdopodobieństwo, że Jamał wyschnie i ten gaz zostanie przerzucony
do gazociągu północnego, do Nord Streamu. To znaczy, że zostanie, na przykład będzie konflikt właśnie, między Rosjanami, polityczno jednym z państw, z którymi graniczymy na wschodzie. Niemniej jednak Polacy nie biorą gazu z Jamału. Jamał jest też w takim wymiarze, no biorą, ale bardzo śladowe, niewielkie ilości. My przede wszystkim bierzemy gaz bezpośrednio z innych gazociągów, które idą przez Ukrainę, przez Białoruś. Także Niemcy w chwili obecnej, oprócz tego, że sami siebie zdywersyfikowali, to postanowili zrobić coś, czego nie zrobił rząd Donalda Tuska, czyli postanowili zdywersyfikować Polskę. Oni realizują projekt, który się nazywa Opal, i wzdłuż polskiej zachodniej granicy jest budowany olbrzymi gazociąg, który ma być połączony kilkoma, może kilkunastoma interkonektorami, czyli takimi gazociągami transgranicznymi, którymi ten gaz z Nord Streamu trafi do Opalu, a później do Polski. Więc koniec końców tak my zapłacimy za budowę Nord Streamu. To będzie dla Polski opłacalne, bo pamiętamy, kiedy pojawił się pomysł budowy nitki na dnie Bałtyku, pod Bałtykiem. Obecny minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, mówi, no to jest drugi pakt Ribbentrop-Mołotow. Ja bym chciał przypomnieć coś więcej. On napisał list do Financial Timesa i drugą osobą, która podpisywała z nim ten list, był ówcześnie niespecjalnie w Polsce znany profesor Wincent Rostowski. Oni w dwójkę napisali, że to jest pakt Ribbentrop-Mołotow. Można powiedzieć, że dzisiaj pakt Ribbentrop-Mołotow został skonsumowany. Mężni politycy wówczas, natomiast w tej chwili my ten gaz rzeczywiście będziemy pobierać z tego Nord Streamu? Jest realna prawdopodobieństwo? To zależy od relacji rosyjsko-białoruskich i rosyjsko-ukraińskich. Rosjanie uzyskali potężną broń w rozpracowaniu, można powiedzieć, ekonomicznym tych dwóch państw w tym wymiarze, bo one walczą o swoją podmiotowość, o swój interes gospodarczy dużo lepiej niż Polska za obecnego rządu i można powiedzieć, tamte państwa są jeszcze dla Rosjan do wygrania, one zostaną dzięki Nord Streamowi wygrane, a Polska już została wygrana w zeszłym roku. Panie prezesie, Polska ma duże problemy z dywersyfikacją gazu. Jednym z takich elementów, który powodował, że jednak zakres źródeł pochodzenia paliwa będzie większy, to jest budowa w Świnoujściu gazoportu. No i czy ten gazoport, na ile on będzie w stanie nam zabezpieczyć energetycznie? No jest problem z tą nitką ciągle, bo jest ta nitka, przecina szlak przepływu tankowców. I rząd Donalda Tuska mówi, no tak, jak już nie będzie przeszkadzał tankowcom, poprosimy Rosjan i Niemców, żeby wkopali tą nitkę, a tam w środku w tej nitce jest już gaz będzie. Jak to będzie możliwe technicznie na przykład? Jestem głęboko przekonany, jestem gotów się założyć o duże pieniądze, że żadnego wkopywania Nord Streamu nie będzie. Gazowce będą mogły przepływać, niemniej jednak inne statki o większym tonażu nie będą mogły przepływać i w najlepszym wypadku skończy się na rozwoju gazoportu i można powiedzieć, to co się wydarzyło z Nord Streamem, to jest nie tyle zagrożenie dla gazoportu jako takiego, ale to jest zagrożenie dla rozwoju regionu i Niemcy, można powiedzieć, chcieli zablokować możliwość powstania ośrodka logistycznego, ośrodka portowego, przeładunkowego, alternatywnego dla portów niemieckich w Hamburgu czy Wilhelmshaven. To jest ta walka, czy będzie tranzyt wschód-zachód, czy będzie północ-południe i czy Polska będzie istotnym państwem na mapie i portowej, i transportowej. Ale rząd Donalda Tuska nie widzi w tym żadnego problemu. No niestety. No pewnie gdyby widział, to skutecznie dałby sobie z tym radę. Myśli pan? No ale czyli pan wierzy w determinację Donalda Tuska, tak? Zależy w jakich sprawach? No, pewnie jest zdeterminowany, żeby pogonić ludzi, którzy na stadionach wypominają mu niezbudowanie kolei na Euro 2012, dróg na Euro 2012. Tutaj nie brak determinacji w gonieniu chuligana i tutaj tego rodzaju zabawę, pokazywanie skuteczności, łamiąc nawet prawa obywatelskie czy wolność słowa, z tym rząd nie ma problemu. Z większymi przeciwnikami od siebie, takimi jakimi jest niewątpliwie Władimir Putin, jego koledzy z Gazpromu, wychodzi to troszeczkę inaczej. Ale póki co, że Donald Tusk dobrze się ma, jego partia dobrze się ma, sondaże są wysokie. Zobaczymy, to się już okaże
no, za 5 tygodni. Zobaczymy, czy Polacy wybiorą kontynuację obecnego stanu rzeczy. Musimy pamiętać, że narody uczą się bardzo powoli i znamy doskonale przypadek Węgier. Na Węgrzech, Węgrzy usłyszeli, że premier został nagrany, jak mówi, że ich okłamałem i ich budżet wcale nie jest taki, jak miał być. Oszukaliśmy wszystkich. Pomimo tego, tych kłamstw, tam rozpoczęły się przecież zamieszki, rozpoczęły się olbrzymie awantury, a pomimo tego Węgrzy na kolejną kadencję wybrali premiera Gyurcsánya. On rządził i można powiedzieć dorżnął wtedy Węgry i doprowadził do tak trudnej sytuacji, z jakiej premier Orbán, jego ekipa ale musi teraz wyprowadzać. Się, bardzo często w Polsce historia się powtarza, ten wzór węgierski jest powtarzany w Polsce, więc no, na razie Donald Tusk jedną kadencję rządzi, więc czyżby miał rządzić drugą kadencję? No mam nadzieję, że tak nie będzie, ponieważ kolejna kadencja rządu Donalda Tuska, tak jak okazało się, że Nord Stream ostatecznie powstał, to kolejna kadencja będzie oznaczała po pierwsze wyprzedaż grupy Lotos, sprzedaż firmy, która jest gwarantem bezpieczeństwa paliwowego w Polsce, ponieważ kończą się inne metody łatwego zabierania nam pieniędzy. Rząd wyczyścił Fundusz Rezerwy Demograficznej. Sprzedawał spółki, które nie miały podlegać prywatyzacji. Z raportu przygotowanego przez Fundację Republikańską wynika, że ponad 30% środków uzyskanych z prywatyzacji uzyskano ze sprzedaży spółek, których 4 lata temu, gdy rząd publikował liczby i listę firm, które chce sprzedawać, nie miał sprzedawać. Na przykład KGHM. Miliardy z akcji KGHM-u nie były w planie prywatyzacji. To było łatanie dziury budżetowej. I to się kończy. Wyprzedaż łatwa firm się kończy.